Opowiem inną przygodę, dziwniejszą. Pot. Idzie fuks. Ja za nim. Nogawki. Obcasy. Piach. Wleczemy się. Wleczemy. Ziemia. Kolejny. Gruda. Błyski ze szklistych kamyczków, blask, upał brzęczy, gorąco drgające, czarno od słońca, domki, płoty, pola, lasy, ta droga, ten marsz, skąd, jak? Dużo by gadać. Prawdę mówiąc, byłem zmęczony ojcem i matką. W ogóle rodziną. Zresztą chciałem odwalić przynajmniej jeden egzamin. A też zaczerpnąć zmiany. Wyrwać się gdzieś. Pobyć gdzieś. Daleko. Wyjechałem do Zakopanego. Idę kroplówkami. Zastanawiam się, jaki by pensjonacik. Niedrogi. Gdy trzasnąć i spotykam fuksa. Ryża morda, wyblakła blond, wyłbiasta. Spojrzenie wysmarowane apatią. Ale ucieszył się. I ja się ucieszyłem. Jak się masz? Co tu robisz? Szukam pokoju. Ja także mam adres, powiedział, w dworku, gdzie taniej, bo daleko, prawie już na gołej wsi. Idziemy więc, nogawki, obcasy w piachu, droga i gorąc. Patrzę w dół, ziemia i piasek, iskrzą się kamyczki. Raz, dwa, raz, dwa, nogawki, obcasy, pot, śpik w oczach niewyspanych z pociągu i nic prócz kroczenia tego oddolnego. Stanął. Wypoczniemy? Daleko jeszcze? Niedaleko. Rozejrzałem się i zobaczyłem to, co było do zobaczenia i czego nie chciało mi się oglądać. Bo tyle razy widziałem sosny i płoty, świerki i domki, zielska i trawa, rów, ścieżki i grządki, pola i komin, powietrze. I błyszczało od słońca, ale czarne, czerń, czerń, szarość ziemi, przyziemna zieleń, wszystko dość czarne, pies zaszczekał, fuks skręcił w krzaki, chłodniej, chłodniej, chodźmy. Zaraz może by sobie przysiąść chwileczkę. Zapuścił się trochę głębiej w krzaki, gdzie otwierały się mechy,
zgłębienia zaciemnione splecioną u góry leszczyną i konarami świerków. Zapuściłem wzrok w rozgardiasz liści, gałązek, plam świetlnych, zagęszczeń, rozdziewów, parć, skosów, uchyleń, zaokrągleń. Diabli wiedzą. Przestrzeń plamistą, która nacierała i umykała, ucichała i narastała, bo ja wiem co, utrącała, rozwierała. Zgubiony i zlany potem czułem ziemię czarną, zgołą od dołu. Tam pomiędzy gałązkami coś tkwiło, coś sterczało odrębnego i obcego, choć niewyraźnego. I temu przyglądał się mój kompan. Wróbel. Aha, był to wróbel. Wisiał na drucie, powieszony, z przechylonym łebkiem i ozwartym dzióbkiem. Wisiał na kawałku cienkiego drutu, zahaczonego o gałąź. Szczególny, powieszony ptak, powieszony wróbel. Ta ekscentryczność tutaj wielkim krzyczała głosem i wskazywała na rękę ludzką, która wdarła się w gąszcz. Ale kto? Kto powiesił? Po co? Jaki mógł być powód? Myślałem w gmatwaninie, w tym rozrośnięciu obfitującym w milion kombinacji. Wróbel. Wróbel wisiał na drucie, powieszony. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale kto? Ale kto? Jaki powód? Kto powiesił? Po co? Milion kombinacji. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale kto? Po co? Milion kombinacji. Wróbel. Powieszony ptak, powieszony wróbel, ale kto, po co, milion kombinacji, wróbel, powieszony ptak, powieszony wróbel, ale kto? Milion kombinacji. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale kto? Po co? Milion kombinacji. Wróbel. Powieszony ptak.
zawieszony wróbel. Ale kto? Po co? Milion kombinacji. Wróbel. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Ale kto? Milion kombinacji. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Milion kombinacji. Wróbel. 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 Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Milion kombinacji. Wróbel. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Kto? Milion kombinacji. Wróbel. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Kto? Milion kombinacji. Wróbel. Wróbel. Powieszony ptak. Powieszony wróbel. 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 Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Milion kombinacji. Wróbel. 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 Powieszony ptak. Powieszony wróbel. Ale po co? Milion kombinacji. Dobra, to od którego pytania zaczniemy? Nie wiem, no kosmos to... Można trochę oszaleć od tej lektury. Ale to jest moje jakby tylko subiektywne, prawda, odczucie. To... Gombrowicz tak potrafił
wszystkiemu dać jakąś znaczenie, ale po drugiej stronie też nic z tego nie miało znaczenia. Jakby on podsumował ten cały kosmos, to co jest, to, że nie rozumiem i co to naprawdę jest, ale życie też chce mi rozumieć, co to jest, że to nie jest ważne, żebyś mi rozumieli, a z drugiej strony też jest fajnie, że spróbuję mi rozumieć. Kosmos każdy ma w sobie, chociaż nie zawsze o tym wie. I kiedy szukamy rzeczy zewnętrznych, kiedy przypatrujemy się światu, i wydaje nam się, że kosmos jest wtedy, kiedy patrzymy w gwiazdy albo do góry, w niebo. Szczerze mówiąc, nie widzimy tego, co jest wokół nas. Nie widzimy swojej nieuważności. Nie zauważamy bliskich i nie zauważamy przede wszystkim naszych emocji, które są uwięzione w nas. Wewnętrzny, między gdzieś umysłem, a jakimś mikroświatem, mikrosytuacjami. To wszystko jest kosmos. Jeżeli temu się przyjrzymy i będziemy z tego czerpać, to będziemy zwycięzcami. Kosmos jest w nas. Kosmos. Kosmos jest dla mnie rzeczą kompletnie niepojętą, niezrozumiałą, nieskończoną. Myślę, że nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, czym jest tak naprawdę kosmos. Próbujemy to ubrać jakoś w swoje ludzkie słowa. Może jest trochę tak, że muzyka jest dla mnie takim kosmosem, bo też niby bardzo dużo o niej wiemy, niby bardzo dużo jej powstaje, ale tak naprawdę jej pojemność jest nieskończona i każdy człowiek, który przychodzi na świat, może wnieść coś nowego w ten świat muzyki. Także znajduję duże analogie między kosmosem a muzyką. Tak bym to pokrótce powiedział. Kosmos jest dla mnie jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy. Jest to może truizm, ale chodzi mi tu o nieskończoność. Jestem fanatykiem nieskończoności. Marzę, żeby kiedyś chciałbym wsiąść w statek kosmiczny i pojechać po prostu takim tunelem w czerni donikąd. Może takie wymowne spojrzenie może być odpowiedzią? Rzecz, że właśnie to jest taki niekoniecznie pierwsze skojarzenie, wiadomo, niebo i gwiazdy i nieskończona przestrzeń kosmiczna. Bo o tym już nie myślę, gdzie to się kończy, bo nie mogę o tym myśleć. Od dziecka o tym myślę i już przestałem. Ale właśnie w kontekście takiego mikroświata to jest ciekawe. I właśnie dlatego mnie też kosmos zaskoczył i w ogóle Gombrowicz, bo też jak zaczynałem czytać tam Ferdurkę, Transatlantyk i tak dalej, to dużo rzeczy, o które gdzieś tam miałem w głowie, których nikt nigdy nie zwerbalizował, nie artykułował, to nagle on to zrobił, nie? I tak właśnie w kontekście kosmosu często jakieś takie, właśnie takie rzeczy miałem, że patrzę na jakieś wzorki, które gdzieś są na ścianie i zastanawiam się, czy to coś znaczy. Nazywam się Ksawery Wójciński i gram na kontrabasie. I teraz co? A będziecie to ciąć, także... Nazywam się Bartek, gram na perkusji od wielu, wielu lat. I wydaje mi się, że robię to profesjonalnie. I też interesuję się sztuką, literaturą. I to w zasadzie jest w sumie bardzo dużo. Tak. Tak. To już chyba wyczerpałem. Małgorzata Potocka, jestem aktorką, reżyserem, można powiedzieć filmowcem. Obecnie dyrektorką Teatru Powszechnego w Radomiu. Mówię o tym dlatego, że mamy tam niezwykły festiwal. Taki wyjątkowy, artystyczny, o bardzo określonym charakterze, który się odwołuje do ludzi bardzo kreatywnych, ludzi, którzy są twórczy.
którzy szukają formy, którzy są wyjątkowi, tacy jakim był Witold Gombrowicz, i którzy działają na przekór światu. Uważam, że to jest świetnie nazwać festiwal. Mieć festiwal pod imieniem, tak, Witolda Gombrowicza. Ja Drexler i Szymon Pimpong-Gąsiorek. Mieszkam w Kopenhadze. Razem mam zespół, który się nazywa Czajka i Puchać. Szymon już mieszka w Kopenhadze wiele lat, a ja dopiero się przeprowadziłam tak 2 lata temu. I też osobno mamy różne grupy. Prowadzimy swoje grupy, piszemy muzykę, gramy w grupach innych ludzi i tak dalej. Kaja gra na pianinie, a ja na perkusji. No tak, to też jest ważne. Pandemia, wbrew pozorom, oprócz całej tragedii, którą niesie za sobą, jest fantastyczną lekcją. Jest fantastycznym czasem, abyśmy zrewidowali swoje istnienie. Abyśmy byli bardziej uważni, skupieni na rzeczach i sprawach i emocjach fundamentalnych, abyśmy się przyjrzeli, ile sensu jest w nas, w naszym istnieniu. Po prostu, czy to ma wszystko sens? I ta pandemia jest lekcją pokory. Musieliśmy się wyzbyć naszej arogancji w stosunku do wielu zjawisk. Musieliśmy zmniejszyć, ograniczyć. Nie chcę używać słowa ograniczyć. Właśnie musieliśmy zarysować pewną ramę naszego życia, w której się okazuje, świetnie mieścimy. I ona wystarcza. I nie trzeba więcej. Pandemia to było coś, albo jest coś, co kompletnie nas wszystkich zaskoczyło. Mnie również, że żyliśmy sobie w takim błogim spokoju, beztrosko trochę, mam wrażenie. No i stała się taka rzecz, że trzeba było przewartościować bardzo, bardzo wiele spraw w swoim życiu. No dla mnie był to czas ciekawy, bo był taki czas kontemplatywny. Wydaje mi się, że to była próba dla nas wszystkich pod względem relacji, trwałości tych relacji, granic naszych wszystkich, które mamy w sobie. Że niezwykłą rzeczą jest mieć pokorę w sobie, żeby po prostu powiedzieć sobie, że trzeba coś przetrwać i może zatrzymać się trochę, może trochę więcej refleksji nad samym sobą, nad swoją muzyką, nad swoją drogą. Często jak nie potrafimy czegoś zatrzymać albo nie potrafimy czegoś zmienić, to po prostu przychodzi zewnętrzna siła, która wszystko sama poustawia. I tak się właśnie stało, mam wrażenie. Dużo myślałam o tym, jak to teraz będzie z nami, nie? No pandemia, no wiadomo, że to wszystko straszne jest i tak dalej, ale też miała swoje dobre strony. Bo jakby... Tak jakby się czas spowolnił trochę, a ja jestem z natury bardzo powołanym człowiekiem. Także mi to dobrze zrobiło w pewnym sensie, jakby miałem czas, żeby się zastanowić nad pewnymi sprawami. Wszystko razem jakby to jest, tak jak Kaja powiedziała, to co jakby gdzieś tam łączy się i tworzy i wpływa na naszą twórczość. Trzeba, wiadomo, szanować korzenie i tak dalej, ale też trzeba mieć na uwadze to, żeby starać się właśnie coś, robić coś nietypowego. I jakby, no, to jest ważne. Tak mi się wydaje. Tradycja jest związana z moimi doświadczeniami. Więc ta świadomość, ten brak świadomości wynikał z fatalnej edukacji, mam wrażenie. Ja jestem człowiekiem, który przeszedł wszystkie stopnie edukacji muzycznej i sposób tego, jak przedstawiano nam, albo w ogóle nam nie przedstawiano muzyki ludowej, uważam, że jest karygodny i ja mam do siebie wielkie pretensje, że nie byłem sam w stanie nawet tego tematu zgłębić wcześniej, a
Pierwsza moja styczność z muzyką ludową z prawdziwego zderzenia była przez Maniuchę Bikont. Wtedy odkryłem, co to są pieśni Polesia, co to są pieśni tutaj naszego wschodu. I to wciągnęło mnie. W rytuałach? No, piję kawę na przykład codziennie rano i no, to już ma status rytuału chyba. W sensie, no, wszystko może być rytuałem w sumie. Więc tak, no, rytuały są bardzo ważne. Bardzo ważne. A co do tej muzyki, to też. Bo muzyka to życie, prawda?